Dzisiejsze błogosławieństwo jest ostatnim z ośmiu, które wymienia ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii, a myślę też, które w pewien sposób spina całość. Pan Jezus powiedział w nim w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, wiersze 11-12: błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą, kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jak się już przekonaliśmy, to błogosławione życie, o którym mówi Pan Jezus, do którego też przeznaczeni są uczniowie Jezusa Chrystusa, jest inne od szczęścia, czy tego, co ludzie by nazywali błogosławieństwem, rozumianego przez świat, czy też często w kręgach chrześcijańskich. W XXI wieku błogosławieństwo, to wiecie, to się kojarzy z tym, że zawsze jesteś zdrowy, masz pełen portfel, a mało tego, że masz pełen portfel, to jeszcze kasa się wylewa z twojego konta, no i parę tam innych rzeczy, jeździsz czym chcesz i ubierasz się jak chcesz. I to ludzie bardzo często odczytują jako błogosławieństwo. Mało tego, to co czytamy w Ewangelii Mateusza wydaje się więc raczej jako coś, co jest dzisiaj słabością i naiwnością. Myślenie, że to, czego uczy Pan Jezus, jest naiwne. Oczywiście niewielu ludzi to wyartykułuje, niewielu ludzi to wypowie, niewielu chrześcijan to powie, ale też nie powiedzą, że to jest błogosławieństwo. Bo ktoś im powiedział, że błogosławieństwo znaczy właśnie te pierwsze rzeczy, o których powiedziałem. Nasz Pan dobrze wiedział, co jednak będą musieli przejść wszyscy ci, którzy są nazwani Jego uczniami, wszyscy ci, którzy będą za Nim podążać, wszyscy ci, którzy zostaną i będą wyznawać Jego imię. On dobrze wiedział i dlatego przygotowuje ich na te wydarzenia, pokazuje im, co naprawdę jest błogosławieństwem, co naprawdę jest szczęściem. Musi zmienić ich sposób myślenia i też musi zmienić ich sposób postrzegania tego, czym jest błogosławieństwo. Dobrze wiedział, co mówi, kiedy powiedział do swoich uczniów, choćby w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, wiersze 18-20: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Tak będzie, słuchajcie, to będą takie światy koło siebie funkcjonujące. Z jednej strony będą zawsze ci ludzie, którzy będą otwarci na Ewangelię, i będą ci ludzie, którzy będą ją zwalczać. I jak 2000 lat świat stoi od przyjścia Pana Jezusa Chrystusa pierwszego, tak się właśnie dzieje. Z jednej strony Ewangelia jest i się rozszerza po całym świecie, a z drugiej strony w tak wielu miejscach jest zwalczana, w coraz większej ilości miejsc jest zwalczana i była zwalczana przez te 2000 lat. Nie jesteście z tego świata, nie znaczy, że oni byli jakimiś kosmitami, że przylecieli z innej planety i to chodziło. Nie, to nic z tych rzeczy, ale Jezus wiedział, że naśladując Go, będąc Jego uczniami, tak naprawdę z tym światem już ich nie będzie nic łączyć, poza tym, że ciało tutaj jeszcze egzystuje i do dnia, w którym Bóg nas stąd nie odwołał, będzie egzystować. Od początku, od dnia, kiedy Jezus rozpoczął swoją oficjalną służbę, spotykał się z niechęcią. Popatrzcie, jak zaczyna się służba Pana Jezusa i jak szybko, jak spod ziemi wyrastają ludzie, którzy są Mu mocno niechętni. Jak bardzo szybko. Szczególnie spotykał się z tą niechęcią ze strony duchownych tamtych czasów, ludzi religijnych, tych, którzy powinni być pierwszymi, którzy rozpoznają w Nim Mesjasza. To właśnie oni stają się pierwszymi, którzy na wszelakie, przeróżne sposoby, wszelakie sposoby chcą Go zwalczać. Już Herod, dowiadując się o narodzeniu Króla Jezusa, chce Go zabić. Od samego początku toczy się ta walka, aby i Królestwo Boże nie nastąpiło. Od samego początku toczy się ta walka, aby zbawienie nie stało się udziałem ludzi. Świat, mówi Pan Jezus, mnie znienawidził i mówi to niejako przenośnie, jako coś, co tam sobie taki obraz stworzył i do nich mówi, ale prawdą to było i jest po dziś dzień, że świat nienawidzi prawdy i nie może jej pokochać.
Świat nienawidzi światła, dlatego że ono rozprasza ciemność, a świat lubi ciemność i żyje w ciemności. Świat jest pod panowaniem księcia ciemności, szatana, więc słuchajcie, no, on nie lubi światła i będzie to zwalczać. Czy się to komukolwiek podoba, czy nie. Od początku Ewangelia, Pan Jezus, Jego uczniowie byli zwalczani, byli znienawidzeni w różnych okresach historii świata. Ponieważ Królestwo Jezusa nie jest z tego świata, świat nie może pojąć tej inności, ponieważ powinno ono być inne. On nie może pojąć inności dzieci Bożych. On nie może pojąć tego, że żyjesz inaczej, że podejmujesz inne decyzje, że myślisz o innych, że nie jesteś egoistą, że kochasz innych ludzi, że nie masz we wszystkim, co robisz, jakiegoś swojego interesu, ale możesz zrobić rzeczy bezinteresownie, że masz Boga, na którym możesz polegać, że nie musisz polegać na sobie i na swojej mocy. Świat tych rzeczy nie może pojąć. Świat nienawidził i wciąż nienawidził imienia Jezusa, jak i Jego osoby. We wszystkich możliwych wariantach dzisiaj imię Jezus jest zwalczane. Jest zwalczane tak, aby zostało wymazane z tak zwanego obiegu publicznego. Aby mówić w przeróżny sposób, ale tak, aby nie było tam imienia Jezusa Chrystusa. To, wierzę, jest diabelski zamysł, który robi wszystko, aby nie wspominać Jezusa. Ja wiem, że zdania są podzielone na temat, czy chrześcijanie powinni obchodzić narodziny Dnia Pana Jezusa Chrystusa. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, jeśli jest to obchodzone w mądry sposób. Nie widzę w tym problemu. Ale też widzę problem w tym, że diabeł robi wszystko, aby ludzie, myśląc o tym dniu, myśleli tylko o prezentach, o jedzeniu, o tym, żeby komercja żyła, że jak to się mówi, po prostu pełną parą i nikt nie myśli o tym, co naprawdę się wydarzyło. I też wierzę, że nikomu innemu jak diabłu nie zależy na tym bardziej, żeby tam nie było imienia Jezusa. Żeby to, co miało być jakby pretekstem do głoszenia Ewangelii, stało się zwykłym jakimś religijnym obrzędem, który ma dany kraj, czy mają dane kraje. I też wierzę, że to jest jedna ze strategii szatańskich. Dzisiaj musimy zrozumieć, że to błogosławieństwo bycia nie z tego świata, bycia przechodnim. Musimy zrozumieć, że skoro świat tak zaciekle zwalczał naszego mistrza, to będzie zwalczał i Kościół. I jestem zadziwiony tym, jak dzisiejsze współczesne chrześcijaństwo próbuje udowodnić światu, że możemy być partnerami. Jestem zadziwiony. To jest tak, jakby powiedzieć, że Bóg się pomylił, że Jezus się mylił, że wystarczyło, aby był po prostu bardziej kompromisowy, że wystarczyło, żeby czasami trochę odpuścił i nawet w swoich czasach by się z duchowymi przywódcami dogadał. Mam wrażenie, że to, jak świat dzisiaj wpływa, to miało być tak, że to Kościół miał wpływać na świat, a jest na odwrót, to świat wpływa na Kościół i coraz więcej ludzi jest przekonanych, że tu jest możliwe jakiekolwiek partnerstwo. Powiem wam, ono jest niemożliwe. Bo to są dwa różne światy, które nigdy się z sobą nie zejdą. Są dwa różne światy. Mało tego, to samo słowo mówi, że ten świat przeminie i wszystko, co na nim jest, przeminie, spłonie w ogniu, w dniu, w którym przyjdzie Pan Jezus Chrystus, kiedy będzie sąd. Będzie nowe niebo, nowa ziemia i to jest opisane w Bożym Słowie. Więc w jaki sposób to miałoby wyglądać, że dzisiaj w XXI wieku jesteśmy tak świetnymi chrześcijanami, że jesteśmy w stanie dogadać się z systemem tego świata? Powiem wam jak. Tylko wtedy, kiedy idziemy na kompromis. Tylko wtedy, kiedy odejdziemy od nauki, od prawdy Ewangelii. Tylko wtedy. Tylko wtedy. Inaczej to jest niemożliwe. Ale pytanie jest, czy wtedy dalej jesteśmy chrześcijanami? Czy dalej jesteśmy Kościołem? Czy już przestajemy nim być? Nie chcę też powiedzieć, ja nie lubię osobiście. Tu jest napisane, że będą kłamać na wasz temat, kłamliwie mówić. Ja nie wiem, jak wy macie. Ja tak mam, że nie lubię, jak ktoś kłamie na mój temat. Jak rozpowszechnia nieprawdziwe informacje albo jakieś tam historie niestworzone, których nawet nie sprawdził i nie zapytał. A Kościół to tak ma, że lubimy opowiadać rzeczy niestworzone czasami o innych. W dobie mediów społecznościowych wystarczy jedno jakieś głupie hasło. I wiecie, że łapie to cały świat, nieważne, czy ono jest prawdą. Wiele informacji, które dzisiaj ludzie mają na różne tematy, to jest tylko dlatego, że ktoś napisał. Ale nikt się nie pokusił często o weryfikację.
o dogłębne zbadanie tematu. Żeby dzisiaj zniszczyć człowieka, słuchaj, wystarczy jedno kliknięcie. I nieważne to, jak bardzo ono będzie nieprawdziwe i dowody będą świadczyć przeciwko, dzisiaj łatwo jest kłamać na czyjś temat. Pan Jezus mówi, że tak się będzie działo. I tak się działo w historii. Przeróżne rzeczy wymyślano, które miały dotyczyć chrześcijan. Wszystko diabeł będzie robił i świat, żeby zdyskredytować Kościół, ich członków. Kłamstwa na różne tematy będą rozchodzić się w trybie natychmiastowym. A Pan Jezus powiedział, przyszedł bowiem nam chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, mówicie, ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pija, mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Pan Jezus się też spotykał z takimi opiniami. Jakbyś nie zrobił, nie będzie dobrze, ale oni mieli, ten ma demona, a ten to jest taki nie lepszy od tych celników. Czy to było prawdą? Pan Jezus spotykał się z kłamstwami. Pamiętacie, jak też usłyszał, że wypędza demony mocą Belzebuba? Jezus wygania demony, ale ci uczeni tak patrzą, specjaliści mówią, no nie, to nie może być, to tylko mocą Belzebuba. Pan Jezus tam wykłada im lekcję, że no, że taka ich logika jest średnia. I mało tego mówi, jak mogą mówić, porównywać moc Bożą do mocy Belzebuba. Pamiętacie tych fałszywych świadków, którzy kłamali na temat Jezusa, kiedy stawiono go przed Piłatem, a ci go oskarżali, że buntuje lud. Mało tego, że zachęca ten lud, aby nie płacił podatków. Czy to było prawdą? Kiedy zapytano Pana Jezusa o podatki, to on poprosił o denara. Czyja to podobizna? Odpowiedzieli mu Cezara. Więc co Jezus powiedział? Co Bożego Bogu, a co cesarskie cesarzowi. Proste. Zachęca kogokolwiek do niepłacenia podatków? Jeśli o mnie kłamliwie mówili, to i na wasz temat kłamliwie mówić będą. I możemy się, że tak powiem, starać, że tak nie jest, ale Pan Jezus stał przed tymi ludźmi i wiedział, że tak nie jest. Oni kłamali i o nas kłamać będą. Nigdy Jezus nie buntował ludzi. On, być może wielu tego oczekiwało, że to będzie taki zryw rewolucyjny, ale on nie buntował ludzi, nie zachęcał ich do niepłacenia podatków czy do jakiegokolwiek nieposłuszeństwa władzy. Pomyślmy, jeśli on się z tym musiał zmierzyć, to czy i my nie będziemy? Walka przeciw naszemu Panu sprawiła, że Piłat i Herod stali się najlepszymi kumplami, ale się nienawidzili przed. Wiecie, wspólny wróg zjednuje nawet dwóch ludzi, którzy do tej pory się z sobą zwalczali. Fałszywi świadkowie zrobili swoje, kiedy w różnym temacie kłamali przed Iradą i o tym wszystkim czytamy w Ewangeliach. Błogosławiony będziesz, gdy będą ci złorzeczyć, mówi Słowo Boże. I tu trzeba niesamowitej miłości, miłości Bożej, by to znieść, by nie dać się sprowokować. Myślę sobie, co przechodził Pan Jezus, kiedy z tym wszystkim musiał się spotykać. Jedyny sprawiedliwy, który chodził po ziemi. Sprawiedliwy, który umarł za niesprawiedliwych. Jak to musiało być trudne, kiedy ludzie pluli mu w twarz, kiedy go prowokowali do nadużycia w swojej mocy. Ja niemalże rozumiem złoczyńcę na krzyżu, który upomina innego, by ten przestał pleść i mówi, wiesz, my tak naprawdę tu wisimy, bo na to zasłużyliśmy, ale to był, wiecie, to był przestępca, ale miał dobre poznanie. Mówi, a my zasługujemy, ale on niczym sobie na ten los nie zasłużył. Ja go rozumiem, sobie myślę, no nam można różne rzeczy tam przypiąć, ale Jezusowi? Nasz Pan tyle dobrego zrobił dla ludzi, tak wielu pomógł, tylu odzyskało wzrok, mogło chodzić, wyzdrowiało, tylu mogło uwierzyć, tylu doświadczyło nowego celu w życiu, uwolnienia od demonów, tylu doświadczyło Bożej miłości i tego, że Bóg jest pośród swojego ludu. I to ciągłe złorzeczenie, tyle kłamstw, tyle nienawiści, tyle podejrzliwości, tyle pragnienia, by podwinęła się noga temu, który uważał siebie za Mesjasza. Piotr pisze w tym temacie w swoim liście, w pierwszym liście, w drugim rozdziale od 21 wiersza, na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was,
zostawiając wam przykład, abyście wchodzili w jego ślady. I popatrzcie, jakie to są ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, co robił? Nie odpowiadał złorzeczeniem. Błogosławił, tak. Który, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły nas. Piotr pisze, powołani jesteśmy do tego, żeby iść w jego ślady. A jego ślady prowadzą też przez czasami złorzeczenie. Te jego ślady prowadzą przez cierpienie. On nie groził, on się nie odgrażał. O, zobaczycie, jak was Bóg wyśle do piekła. Myślę sobie, kiedy modlił się, Boże, wybacz im, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią, albo o Szczepanie, który wznosi swój głos, za chwilę umrze, jest kamienowany i mógłby tam ich wyzywać z góry na dół. A on mówi, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, to jest tylko możliwe wtedy, kiedy serce człowieka jest przemienione, kiedy jest w nim miłość Boża. To jest tylko wtedy możliwe. Bo po ludzku nikt by tego nie zniósł. Nikt by tego nie zniósł. Wstępować w jego ślady to liczyć się z tym, że spotkasz się z tymi rzeczami. Dzisiaj wszyscy dbają o swoje dobre imiona. Jakby ktoś z czymś wyskoczył, to zaraz byśmy tam w sądzie o pomówienia i tam walczylibyśmy o te nasze dobre imię. No, słuchajcie, były i takie sytuacje, kiedy apostoł Paweł mówi, nie, no mnie Rzymianina źle potraktowali, teraz niech tutaj przyjdą. Ale tu chodzi o postawę. Błogosławieni jesteście. Mateusz odnotowuje w 10 rozdziale, 22 wierszu, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mówi, fajnie będzie wam z ludźmi, oni będą was kochać, będzie przytulnie, cudownie, stworzycie jedność, sprawicie, że świat stanie się chrześcijański, w ogóle nie będę musiał przyjść drugi raz. Niektórzy tak wierzą, że jak się dostaną na szczeble różnych tam politycznych, to oni świat tak zmienią, że on będzie chrześcijański. Nie, to jest niemożliwe. To jest niezrozumienie Pisma Świętego. To jest niemożliwe, ten świat przeminie. Niemoralność i wiele innych rzeczy musi się dziać, bo musi przyjść Chrystus, bo przyjdzie Boży sąd. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to mieści się w jakiejś naszej koncepcji uduchowionego świata, czy nie? Słowo Boże tak mówi. Mówi, będziecie w nienawiści, a gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana, więc ani wy, ani ja nie będziemy nad Pana Jezusa. I co on mówi dalej? Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. No tak jest. Stój w prawdzie, to będziesz tam wyzwany od najróżniejszych. Byś miał różne etykiety, które od jakiegoś homofoba po wszystkie inne. Stój w prawdzie i nikt nie będzie mówił, że no, masz rację. Będą mówić, że to, co wierzysz, to jest irracjonalne. W dzisiejszym świecie to słowo Belzebub może mieć inne odnośniki. Ale to ciągle ma miejsce. W pierwszym kościele czytamy w historii, kiedy mówiono o chrześcijanach, wiecie, że są ludożercami, że to kanibale, którzy piją krew dzieci, że to są dzieciobójcy, że spotykają się po to, aby składać ofiary z ludzi. Mało tego, kiedy cesarstwo rzymskie przechodziło trudne okresy, to ci cesarze wpadali na pomysł, to tylko dlatego, że to są chrześcijanie i nasi bogowie się gniewają. Więc to były te okresy, kiedy jak najbardziej zwalczano chrześcijan. To jest ich wina. Dlatego, że oni wierzą w jakiegoś chorego Boga, w jakiegoś Jezusa Chrystusa i nie czczą tych naszych bogów i ci są rozgniewani. To nie jest wymyślone przeze mnie i nie są to mity. To są zapisy historyków. Historyków Kościoła, ludzi, którzy tak jak Eusebiusz, zapisali te rzeczy już w II wieku, czy w III, nie pamiętam teraz dokładnie, ale dosyć blisko. I takie informacje możemy już przeczytać, jak, myślę, czy to było prawdą?
Chrześcijanie spotykali się w jaskiniach, bo czasami to było najlepsze miejsce po całym dniu. To, kiedy dowiedziano się, że to są jakieś uczty agape, to wiecie, mówili, że oni spotykają się na orgiach seksualnych. Że tam ma miejsce kazirodztwo. I to wszystko się rozchodziło. I ci pogani, i ci ludzie dookoła mówili, nie. To, co oni robią, to jest naprawdę już dramat. Nic tylko to zwalczać. Nic tylko to tępić. Czy to było prawdą? Oczywiście, że nie. Ale Pan Jezus dobrze wiedział, że jeśli Jemu złorzeczono, że jeśli na Jego temat kłamano, to i na temat Jego uczniów będzie się kłamać. Tak czy inaczej, pierwszy Kościół szybko przekonał się o tym, że Pan Jezus nie żartował wtedy, kiedy mówił, że te rzeczy, że nie będą nad Jego Pana. To są fakty historyczne, ja w ogóle zachęcam was do tego. Uważam, fajną rzeczą jest raz w życiu przeczytać jakąś książkę z historii Kościoła, która trochę pokazuje tamten świat, żebyśmy też mogli zrozumieć. To nawet pomaga zrozumieć pewne rzeczy nowotestamentowe. Ja nie uważam, że to jest jakiś obowiązek, ale zachęcam, że naprawdę warto. To otwiera oczy na to, czego jeszcze nie wiemy, na coś, co często też z kazalnicy nie padnie. Piotr pisze, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia mego, Chrystusowego, przepraszam, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, a niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wiecie, świat nienawidzi nowonarodzonych ludzi, bo Duch Boży i Duch chwały spoczywa na nas. Coś niesamowitego. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. A to go razi, to razi i diabła, i świat, i cały świat ciemności mocno. On tego nienawidzi. Że my jako stworzenia Boże, jako dzieci Boże możemy stawać. Boży Duch, Duch chwały. Kiedy Duch Boży spoczywa na człowieku, niemożliwe jest, aby nie spotkał się z atakiem w różnym momencie ze strony innych. Ja myślę sobie też, niebezpieczeństwo jest takie, że dzisiaj tak upodobiliśmy się jako chrześcijanie do świata, że może nawet nie widać specjalnych różnic. Że tak naprawdę, gdyby się przyjrzeć czasami naszemu życiu jako wierzących ludzi i życiu naszych sąsiadów, którzy nie znają Chrystusa, to tam niewiele się różni, oprócz tego, że może oni mniej do kościoła chodzą. Ja mam nadzieję, że tak nie jest. Ale jednak to jest moja obserwacja dzisiejszego chrześcijańskiego ogólnie świata, że ciężko to już odróżnić. Ciężko zobaczyć tego Ducha chwały, tego Ducha Bożego. Ta postawa, o której też mówi apostoł Piotr, kiedy mówi, żebyś nie cierpiał jako złoczyńca, czy człowiek, który wtrąca się do cudzych spraw, to też myślę sobie, to nie chodzi o to, że chrześcijanin to osoba, która po prostu jest skonfliktowana ze wszystkimi, jakby bazą numer jeden jest to, żeby być z wszystkimi na noże. Bo ja jestem chrześcijanin, ten fajny, święty i tak, a wy tu tacy pogani i wszyscy idziecie do piekła. Nie, wiecie, że nie o tym mówi Słowo Boże i nie tego naucza. Nie chcę powiedzieć, że chrześcijanin to taka osoba. Taka postawa to, ja nazwę to po imieniu, to po prostu czysta głupota i nic więcej. Jeśli głupio postępujesz, jeśli kradniesz, oszukujesz w interesach lub w inny sposób, jeśli wtrącasz się w nie swoje sprawy i angażujesz się w rzeczy, które mogą przynieść kłopoty i przynoszą konsekwencje, to nie mów, że cierpisz dla Jezusa. Nie mów, że cierpisz dla Jezusa, po prostu głupio robisz i ponosisz tego konsekwencje. Jeśli w taki sposób postępujesz, to nie mów, że ktoś się na ciebie uwziął teraz i tam cię złapał na czymś, a ty jesteś chrześcijaninem i to tylko dlatego. Nie. To dałeś tylko argument złemu do tego, że nie chodzisz w światłości. To tylko tyle. Ale to jest twój wybór, to są twoje decyzje, to są konsekwencje tych wyborów. Podobnie jak to, kiedy wielu ludzi mówi o noszeniu krzyża, bo go plecy bolą, albo bo ma jakąś chorobę. To nie jest żadne noszenie krzyża. To noszenie brzemion to nie jest to, kiedy jesteś nieposłuszny Bogu, wychodzisz za mąż za niewierzącą, czy żenisz się z niewierzącą osobą, a potem są tego skutki w twoim małżeństwie i w twoim życiu i ty mówisz, że to taki krzyż ci Pan Bóg dał. Nie, żadnego krzyża ci Pan Bóg nie dał. To jest twój wybór. To jest konsekwencja twojego grzechu. I ona taka będzie.
Bo Boże Słowo mówi, nie chodź w obcym jarzmie. Po prostu to jest jasno zakomunikowane w Bożym Słowie. Bardzo podobnie wielu ludzi myśli, że jeśli obraża innych, jest pyszny. Pan Jezus nigdy nie miał pychy w sobie, on był pokorny. Kiedy popatrzymy na apostołów, to oni w pokorze głosili Słowo Boże. Oni głosili i wykorzystywali wszelkie możliwości, ale ja nie widzę aroganckich typów, którzy tam wyzywają ludzi z góry na dół. Ale to, co widzę w nich, to miłość i cierpliwość, której niewątpliwie było wiele potrzeba. Czasami my, chrześcijanie, popełniamy ten błąd. Zapominamy, skąd nas Bóg wyrwał, jakimi byliśmy i jak na początku i my nie chcieliśmy słuchać. Jak na początku i my śmialiśmy się z tego, co słyszeliśmy. Jak na początku i dla nas te rzeczy wydawały się być może głupotą. Łatwo o tym zapomnieć, ale nie zapominajmy. Nie zamykajmy drzwi Ewangelii przez czasami nasze głupie zachowanie. Dzisiaj wielu tak zwanych wierzących przynosi zgorszenie, deklarują, że są wierzącymi, a ich życie, ich czyny są temu zaprzeczeniem. Świat nie jest ślepy. Świat nie jest ślepy. Kiedy przynosimy zgorszenie, to Słowo Boże mówi, biada temu, który przynosi zgorszenie. A czasami my, wierzący ludzie, jesteśmy temu zgorszeniu winni. Błogosławieni jesteśmy wtedy, kiedy cierpimy ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy. Nie czytamy błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, bo coś zbroili. Nie czytamy błogosławieni, którzy mają trudny czas w swoim życiu, bo są trudnymi ludźmi. I są ludzie po prostu trudni. No i tyle. Jeśli są trudni, oni uważają, że to ci wszyscy inni są winni, zamiast pracować nad sobą i pozwalać Duchowi Bożemu, żeby ich zmieniał. Nie czytamy, że błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie, ponieważ brakuje im mądrości i mają głupie przekonanie, jak powinno wyglądać ich świadectwo. Czasami mamy niemądre wyobrażenia tego, jak ta Ewangelia powinna być głoszona. Czasami mamy złe wyobrażenia tego, co to znaczy być świadkiem Jezusa. Czasami kierujemy się własną sprawiedliwością, wcale nie Bożą. I od tego powinniśmy trzymać się z daleka. Słowo Boże mówi, z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Czasami po prostu proste pytanie, które muszę sobie zadać. Czy to, co chcę zrobić, jest mądre? Czy Chrystus powiedziałby, że to jest mądre? Jeśli mam obiekcję, to lepiej tego nie rób. Czy Bóg by powiedział, że to jest mądre? Naiwnością jest, że my zmienimy świat, że on stanie się przyjazny dla chrześcijan. I to jest taka stara sztuczka, ja to tak nazywam, stara sztuczka diabelska mająca na celu uśpić czujność chrześcijan, żebyś nie myślał o powtórnym przyjściu Chrystusa, żeby żyło ci się wygodnie na tym świecie i żeby ogólnie było fajnie, żebyś nie myślał o tym, że twoja ojczyzna nie jest ani w Polsce, ani w Niemczech, w Europie czy gdziekolwiek indziej, twoja ojczyzna jest w niebie. To jest stara sztuczka diabelska, żebyśmy tylko myśleli takim życiem tutaj na ziemi i tym byciem tutaj. Stara sztuczka. Więc żeby tu na tej ziemi nam się dobrze żyło, to ta stara sztuczka polega na tym odciągnąć uwagę od Chrystusa, od oczekiwania na Chrystusa, do tego, żeby może jakoś spróbować sprawić, żeby ten świat był nieco lepszy. Pan Jezus nie wysyłał ludzi, aby świat był lepszy, ale aby świat mógł dostąpić zbawienia poprzez krzyż. On nie stworzył kościoła, który miał sprawić, żeby on objął władze polityczne i stawał się lepszy, ale aby ludzie nie wylądowali w piekle i aby mogli skorzystać z łaski Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Kolosalna różnica. Jego celem jest, aby twoja lampa nie miała oliwy. To jest jego cel. Abyś gdzieś myślał, ja stoję w tej kolejce, w tej dobrej kolejce, ale kiedy przyjdzie Chrystus, może się okazać, że nie ma tam oliwy w tej lampie. Kiedy pomyślisz, to już czas, bo już taki wiek przyszedł, to teraz z tym Bogiem tak na serio będę, to może się okazać, że już będzie za późno. Bo 5 mądrych panien i 5 głupich. Jedne miały olej w lampach, drugie nie miały. I myślę sobie, że często te panny, które nie mają tego oleju, to ci, którzy wierzą, że tutaj na ziemi będzie raj. Oczywiście my tak nie wierzymy, niby tak świadkowie wierzą.
Ale czasami mam wrażenie, że żyjemy tak, jakby to nigdy nie miało nadejść, to Boże Królestwo. Powiem wam, niewiele się zmieniło od kłamstw kierowanych w kierunku pierwszego Kościoła. Dzisiaj, jeśli nazywasz grzech po imieniu, to jesteś niewrażliwy, niewspółczujący, konserwatystą. Usłyszysz cytat, ja nie wiem, no, dobrze go znają ludzie, no, że litera zabija, duch ożywia. No tak, litera zabija, no. Duch ożywia, ale co to znaczy? A to znaczy, że nie możesz grzechu nazywać grzechem. Musisz mieć dużo miłosierdzia i tak naprawdę, wiecie, to chodzi o to, żebyś za dużo nie mówił prawdy. Żebyśmy tylko skupili się na łasce, na Bogu, który jest pełen miłości i ogólnie będzie fajnie. To jest naprawdę znaczenie tego wersetu. Zachęcam do przeczytania całego rozdziału. Nie dojdziecie do takiego wniosku. Jak potraficie czytać Słowo Boże? Kiedy mówisz, że homoseksualizm jest grzechem, to usłyszysz, że jesteś homofobem. Albo coraz częściej słyszę wierzących, którzy nabierają wody w usta i mówią, no ja nie wiem. A może rzeczywiście tak ich Pan Bóg stworzył? Śmiejemy się? To nie są żarty, ja nie żartuję. Wiecie, to jest tak wtedy, kiedy zaczynasz, przestajesz myśleć Bożymi drogami, a zaczynasz myśleć tym myślami tego świata. Kiedy psycholodzy i ludzie tak z doktoratami przed swoimi nazwiskami udowadniają ci, że jednak tam musi być gen i parę innych rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Musielibyśmy powiedzieć, że Bóg nie jest wszechwiedzący. Rozumiecie to? Musielibyśmy powiedzieć, że nasz Bóg nie jest doskonały. Skoro On mówi, że to jest grzechem, to znaczy, że to jest grzechem. I ja mogę wielu rzeczy nie rozumieć, ale On powiedział, że to jest grzechem. Ja może nie umiem tego wyjaśnić wam dokładnie, jak to działa, ale wiem jedno, On powiedział, że to jest grzechem. A jeśli ja powiem Mu, Boże, Ty się mylisz, to znaczy, że Bóg jest kłamcą. A jeśli jest kłamcą, to dlaczego się nie myli w innych rzeczach? Jeśli jest kłamcą, to po co dzisiaj jesteśmy na tym miejscu? Jeśli się mylił, mówiąc, że grzechy homoseksualne są grzechem, a dzisiaj coraz więcej ludzi mówi, pastorze, bo tak to nie do końca wiemy. To poczytaj Biblię. To po prostu trzymaj się tego, co jest napisane, będziesz wiedzieć. Ale jak my wolimy National Geographic i parę innych niby przekonywujących programów na te tematy, kto sieje zwątpienie? Bóg? Kto chce zmienić nasz sposób myślenia? Bóg? Komu zależy, żebyśmy myśleli w płytki sposób? Bogu? Dzisiaj może będziemy fanatykami. Kiedy mówisz, że Słowo Boże mówi, coraz więcej ludzi w samym Kościele nie jest pewne, czy Słowo Boże jest prawdą. A tego nie wiemy, coraz więcej słyszę takich tekstów. No ale to wiesz, bo to nie wiadomo, jak oni to kopiowali, czy to dobrze kopiowali, czy to źle kopiowali. A tu takie tłumaczenia, takie, wiecie, bądźcie ostrożni z takimi rzeczami. Bo to jest strzelanie sobie do własnej bramki. To jest podważanie tego, czym jest Słowo Boże. I za chwilę nic nie będziecie wiedzieć. Ja jestem prosty chłop, ale mam to Pismo Święte, które mam. Ono doprowadziło mnie do zbawienia i wierzę, że doprowadzi mnie do niebieskich bram. Jak się będę jego trzymał. I nie interesuje mnie, kto, gdzie, jak, co tłumaczył. Ja wierzę, że jest to natchnione Słowo Boże. Wierzycie w to? To się tego trzymajcie. To niech nie okoliczności dyktują wam, jak macie wierzyć. Bo jeśli pójdziemy za tym, to po prostu, słuchajcie, za 5 lat będziemy wierzyć totalnie w coś innego. I wszystkie zbory, gdzie to Słowo Boże zaczęło schodzić na drugi plan, to przeżycia zaczęły brać górę i parę innych rzeczy, tam coraz krok po kroku, małymi, czasami większymi krokami, nauka odchodzi od prawdy. I może czasami ludzie nawet, wiecie, mają dobre chęci, dobre pragnienia. Ale wiem jedno, odstaw Słowo Boże i po Tobie. Niech zbór odejdzie od Słowa Bożego i po zborze. Tylko kwestia czasu. Ja mogę być fanatykiem. Ja ciągle słyszę jakieś takie. W niektórych krajach, takich jak Niemcy, mówi się, że źródłem wszelkich problemów jest wiara w jednego Boga.
I to jest argument, który już nieraz w historii był podnoszony. Tam, gdzie jest wielobóstwo, nie ma problemów, nie było wojen i tak dalej. Chodzi o to, że te wojny religijne szczególnie. Wiecie, to nie jest prawdą, trzeba trochę tylko historii świata znać, że wiele krajów, które miało wielobóstwo, tak samo wojowało. Ale dzisiaj w Niemczech, to jest fakt, podnosi się ten argument, że wiara w jednego Boga rodzi kłopoty. Dlatego mamy różnego rodzaju działania, jedności, zjednaczania i tak dalej. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę w wiarę w tego Boga, o którym mówi Słowo Boże, i w tego Jezusa, o którym mówi Słowo Boże. Jak On troszkę jest inny, to to już nie jest mój Jezus. Może mieć to samo imię. Jezus mówi, będę mówić Jezus tu, Jezus tam. Ale wy co? Z entuzjazmem wszystko przyjmujcie. Nie, mówi, wy nie wierzcie. Po prostu. Oczywiście, że to jest kłamstwo, że wiara w jednego Boga rodzi wojny, ale tak głęboko już ludzie tego tematu nie zbadają. Kiedy prosisz, żeby twoje dziecko nie uczestniczyło w rzeczach niezgodnych z twoimi przekonaniami, to zrodzi problemy. Będziesz fanatykiem, takim nieoświeconym człowiekiem. Halloween i parę innych rzeczy to tylko takie drobnostki. XXI wiek, proszę Państwa, przecież to trzeba... Kiedy stoisz na stanowisku Słowa Bożego, to jesteś nietolerancyjny, bo mówisz rzeczy, z którymi większość się nie zgadza, no bo nie może. Co to za Bóg, który nie chce szczęścia ludzi? Co to za Bóg, który ciągle mówi, tego nie wolno i tego nie wolno i tego nie wolno? Co to za Bóg? Pierwszymi prześladowcami Jezusa, tak jak powiedziałem wam, byli duchowi przywódcy tamtych czasów. I myślę, że to ciągle trwa przez całe te 2000 lat i dzisiaj również, że czasami to ci, którzy niby powinni wiedzieć, mieć poznanie tych rzeczy, stają się prześladowcami żywego Kościoła. I wierzę też w to, że u końca dni tak będzie, że to w wielu krajach tak zwany Kościół, systemowy Kościół, nie wiem jak to inaczej nazwać, będzie zwalczał żywy Kościół, żywy Kościół Jezusa Chrystusa. To, do czego doszło, to sporo kościołów tak zwanych historycznych, decyzje, które podjęli, to, co propagują, czy to, co wierzą, wyznają i co praktykują, wydaje się nie do pojęcia, ale to już jest. I dalej nazywają się chrześcijańskimi, udzielając ślubów parom homoseksualnym i wiele, wiele innych rzeczy. Odchodząc po prostu, jak odejdziesz w jednym, odejdziesz w kolejnym i w kolejnym. Wielu ludzi temu przyklaskuje jako skok cywilizacyjny i dalej mówimy, że to jest chrześcijaństwo. Nie. Z tym nie ma Chrystus nic wspólnego. Przywództwo coraz większe, coraz bardziej zakrajające swoje kręgi kobiet, nauczanie i wszystkie inne rzeczy można by tu wymieniać. Odejdź od Słowa Bożego. To zaczynają się problemy. Ale i o tym Słowo Boże mówi. Paweł, kiedy odchodzi z Efezu, to zostawia taką lekcję. Starszym tamtego zboru mówi, z pomiędzy was wyjdą wilki. Z pomiędzy was. I powiem wam, dzieje się to po dziś dzień. Spośród ludu Bożego, w kościołach naszych ewangelicznych, spośród nas często wychodzą drapieżne wilki, które jeden cel mają tylko. Zniszczyć Kościół żywego Boga. Jeśli myślicie, że tak nie jest, to się mylicie. To się mylicie. Obyśmy nigdy, to my się nimi nie stali. Ale Paweł wie, że tak będzie. I on mówi do tych starszych, pilnujcie. Kiedy popatrzycie na Słowo Boże, to Paweł ciągle kładł nacisk. Słowo, słowo, nauczaj słowo, słowo i słowo. Nic więcej, słowo. On nie mówił, że wszystko się ma rozwijać, że ma być dynamika i wiele tam, nie. Mówił słowo. Zbudujecie na słowie, będzie prawda, Kościół będzie rósł. Ale jak przełożycie akcent na cokolwiek innego, będą kłopoty. Trzymajmy się Boga, trzymajmy się Pana. Nieważne, kto ci coś mówi. Jeśli jest to niezgodne z Słowem Bożym, uciekaj. Nie słuchaj, nie dyskutuj. To jest rada, którą Paweł często dawał Tymoteuszowi. Ktoś tam chce z tobą o słówka? Zostaw. Zostaw to, nie spieraj się. Sługa Boży ma jeden cel. Nauczać tego, co Słowo Boże mówi. Chcesz się dyskutować, chłopie, dyskutuj. Daj sobie lustro i dyskutuj tam. Ja nie muszę. To, co ja muszę zrobić, to powiedzieć to, co Słowo Boże mówi. I ty albo tego chcesz słuchać i przyjąć, albo to odrzucasz. To jest wszystko.
To jest wszystko, co, do czego jesteśmy zachęceni. Może taki człowiek mieć tytuły naukowe, może być logiczny i często są. Wiecie, jak ja słucham czasami różnych ludzi, dobrze wykształcony, ja nie wiem, o co im chodzi. Jestem prosty chłop. Ale wiem jedno, że ja dziękuję mojemu Panu, że ja Słowo Boże rozumiem, słuchajcie. Nie wiem, jak wy macie, ale ja się z tego cieszę. Że ja rozumiem Słowo Boże. Że mogę je czytać i mogę je rozumieć i nikt, i żadna tradycja, żaden kościół, nikt nie musi mi tam swoich okularów na to narzucać. Ale ja mogę je czytać, a Duch Boży daje zrozumienie. To jest niesamowite. Nie bój się, bo Słowo Boże mówi, jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? A nasza zapłata jest w niebie. Nie ty pierwszy, nie ostatni, nie ja pierwszy, nie ostatni, przez to będziemy przechodzić. Przed nami byli prorocy, mówi Pan Jezus, którzy wiele musieli przejść. Ciągle ich tępiono, oni przychodzili, żeby ratować, a lud, królowie, różni tam ich tępili. A to Bóg ciągle wysyłał misję ratunkową. Za misję ratunkową, a oni to, co ciągle robili, to zabijali tych proroków. Tępili, zwalczali, oczerniali. Pierwszy Kościół i przez 2000 lat Kościół ciągle w różnych miejscach przechodzi prześladowania, tak jak już to wam powiedziałem. A powiem tyle, co napisał apostoł w liście do Hebrajczyków. I cóż powiem jeszcze? Zabrakło mi by przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Pozytywnie, fajnie, nie? Lubimy o tym czytać, ale poczytajmy dalej. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Zostali zmęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw, biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A to już takie mniej. Ale tak było i tak jest. Może narzędzia tortur się zmieniły, może sposób tępienia dzisiaj wygląda troszkę inaczej, ale wcale nie powiedziałbym, że jest jakiś bardziej humanitarny. Ale ciągle chodzi o jedno. O zwalczanie tych, którzy wyznają imię Jezusa Chrystusa. Tak się wciąż dzieje. Zmieniły się tylko sposoby zadawania bólu. Ale ciągle jest na świecie i będzie do dnia przyjścia Jezusa cierpienie ze względu na Jego imię. Świat wciąż nie jest godzien. Wciąż nie jest godzien. Historia pokazuje, że wiele dobrych rzeczy, które wniosło chrześcijaństwo, naprawdę wiele wniosło w życie różnych kultur, jak i również zmiany, które szybko postąpiły i to, jak też świat bardzo szybko zmienia kierunek i prześladuje później Kościół. To dzisiaj żyjemy, my się cieszymy w wolnym kraju, ale ja nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Gdzieś, jak to się mówi, po kościach czuję, że to niedługo. I również w naszym kraju. Dlatego o tym często mówię, abyśmy byli gotowi. Chcę zakończyć zachętą, która wypływa ze słów apostoła Pawła, który napisał do Rzymian. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ucisk, prześladowanie, głód,
nagłość, niebezpieczeństwo, miecz, czy naprawdę mogą nas odłączyć? Czasami ludzie mówią, że nie wiedzą, jak się zachowają, kiedy by im przyszło stanąć oko w oko ze śmiercią ze względu na imię Pana Jezusa Chrystusa. Ja powiem Ci tylko tyle. Jeśli trwasz w Bogu dzisiaj, nie musisz się martwić. Jeśli w Nim jest Twoje życie, to w Nim, to też w Tobie będzie Jego moc w takiej chwili. Przerobili to pierwsi chrześcijanie, przerabiał to Kościół Jezusa Chrystusa przez 2000 lat. Ludzie wciąż oddają swoje życie za Jezusa. Dla Jego imienia, wciąż. I dzieci są zabijane na ich oczach. Żony, mężowie. I dają radę. Wiecie dlaczego? Bo kochają Jezusa. Bo Jemu oddali swoje życie. I tym jest wiara. Tym jest Jemu oddanie. Zwycięstwo jest w tym, który nas umiłował. On wie, jak to jest. Wstawia się dlatego, jak Słowo Boże mówi, za nami. Dał nam ducha mocy. Powiedział, będziecie stawać przed królami, namiestnikami, przed różnymi ludźmi. Będziecie wydawani na śmierć, ale nie bójcie się. Ja jestem z wami. Czy Jezus był zeszczepany? Był? Był. Czemu nie miałby być z tobą? Więc nie mów, ja nie wiem. Jak nie wiesz, to zacznij pościć i modlić się, abyś wiedział. Abyś wiedział. Bo powiem wam, przyjdzie ten dzień. I obyśmy wytrwali. Błogosławieni jesteście, kiedy ze względu na moje imię będą wam złorzeczyć, was prześladować będą. Nie martwcie się, nie wy pierwsi, nie ostatni. Ale trwajmy w tym, który daje nam moc. Jeśli Bóg z tobą, jeśli Bóg ze mną, jeśli Bóg z nami, co może zrobić ci człowiek? Zabrać twoje ciało, zabrać ci życie? Wiecie, to przysługa. Bo żyjemy dla lepszego życia, który jest w niebie. Amen. Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy mogli pomodlić się. Korzystając z tej możliwości, jaką mamy, że póki co żyje nam się dobrze, w kraju jest w miarę spokojnie, nie mam żadnej wojny, ani nikt nas stąd jeszcze nie wywala. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się za tych, którzy dzisiaj tak nie mają. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się dzisiaj o nas samych, aby kiedy przyjdzie nam stanąć oko w oko z wyzwaniem, z doświadczeniem, abyśmy wytrwali, jak Słowo Boże mówi.